Niech Pan Was spokojem. Święto świętego Benedykta, opata i patrona Europy. I w związku z dzisiejszym świętem, dzisiejszym patronem, otrzymujemy specjalne czytania z Księgi Przysłów o mądrości, o przyjęciu mądrości. To jest właśnie słowo o świętym Benedykcie, tym, który tą mądrość rozpoznał, do niej przylgnął, a potem. Potem nie można je było ukryć, choć tęsknił i marzył o życiu pustelniczym. To okazało się, że z tej mądrości jego wielu chciało skorzystać, i z tej mądrości jego powstaje zakon Benedyktynów, powstają klasztory, które w całej Europie są źródłem mądrości również i źródłem pobożności. Nie tylko tam się mnisi modlą, nie tylko pracują, ale właśnie jeszcze pod wpływem tej mądrości tworzą rzeczy niesamowite, tworząc podwaliny pod współczesną Europę, rozwijając no, rolnictwo, byśmy powiedzieli, jak i budownictwo, jak i rzeczy związane z nauką. A to wszystko zaczyna się od jednego człowieka, który chciał być mądry mądrością Bożą. Ewangelia również mówi o tym, że można wiele uzyskać przy Panu Bogu, że ten jeden Benedykt pomnożył to wszystko tak, że potem miał wiele domów, wiele braci, wiele sióstr, właśnie stokroć tyle otrzymał. Ale spróbujmy zatrzymać się przy tym Piotrowym pytaniu. Piotr mówi do Pana Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? To tak trochę, jakby chciał zapytać: Cóż z tego? będę miał. I oczywiście możemy od razu jakoś zdyskredytować Piotra i powiedzieć, Piotrze, nie wolno tak pytać. No idziesz za Panem Jezusem, bo Go kochasz, idziesz za Panem Jezusem, bo On jest Panem Jezusem, idziesz za Nim z czystej pobożności. No, to by była taka trochę wersja dla prasy i tak się powinno mówić, ale my wiemy doskonale, że Piotr to jest człowiek z krwi i kości, trochę może wyrywny, trochę ze słomianym zapałem i mówi to, co ma w sercu, jest taki szczery i takiego powołuje go Pan Jezus. Popatrzmy na to, że ta odpowiedź Pana Jezusa wcale nie jest już tutaj taką mocną i złą odpowiedzią w stronę Piotra. Piotrze nie wolno tak mówić, nie wolno tak pytać. Pan Jezus pokazuje, co On otrzyma. I teraz gdybyśmy zdrowo popatrzyli w naszym życiu, tak by widzimy, że ten rozwój następuje. To nie jest tak, że od razu musimy w tej relacji z Panem Bogiem być gotowi, musimy być święci, musimy być bezinteresowni, tacy altruistyczni, tylko i wyłącznie wszystko dla innych i wszystko dla Pana Jezusa. To czasami jest bardzo niebezpieczne, jak ktoś mówi, tylko dla Pana Jezusa. Zawsze jest pytanie, co jest pod spodem. Piotr nie mówi wszystko dla Pana Jezusa. Mówi, dla ciebie opuściliśmy wszystko, ale zawsze jednak pyta, co bym otrzymał. I zobaczmy, że właśnie następuje w naszym życiu ten rozwój, zanim dojdziemy do tego momentu, kiedy jesteśmy w stanie oddać wszystko dla Chrystusa, jak czynili to męczennicy, oddając życie. Nawet jak patrzymy na rozwój dzieci, rozwój moralny dzieci, to tam pojawia się taki element, że te dzieci niby coś robią dla innych, ale po to, żeby mieć własną korzyść. No właśnie, chcą być mili dla rodziców, przestrzegać przepisów, które, które dają rodzice, no właśnie dlatego, żeby było dobrze. Nie dlatego, że te przepisy są ważne i dobre i dzieci je sobie przyswoiły. Rodzic tak powiedział: Ja się słucham, bo on jest autorytetem i nie chce stracić. No właśnie, czyli nie chce w jakiś sposób być skarcony czy upomniany. Potem, kiedy dzieci rosną, też jest taki ciekawy moment, kiedy nawet jeśli są miłe dla rodziców, to w tle jest właśnie to, żeby one coś otrzymały. A coś narysuje mamie, a mamie zrobi herbatę, a zrobi jakiś mały porządek w domu, właśnie niby jest dla innych, ale w tle chodzi o to, żeby ta mama była wdzięczna, jak mama będzie wdzięczna, to i to dziecko coś otrzyma. Czyli widzimy, że to jest coś, co jest wpisane w naszą ścieżkę rozwojową, oczywiście jeśli chodzi o człowieczeństwo. Pewnie też jest wpisane, jeśli chodzi o naszą ścieżkę wiary i to budowanie relacji z Panem Bogiem. Nawet jak wchodzimy w małżeństwo, bardzo często, może wiemy, że tam jest miłość, wprost nie ma tego pytania, ale czy nie ma oczekiwań? Czy jakbyśmy tak głęboko i tak uczciwie popatrzyli, nie ma oczekiwań, że On będzie się opiekował, że On będzie wsparciem, że On będzie kochał, że ona będzie troskliwa, że ona będzie się też zajmować, że ona będzie tutaj tą strażniczką tego ogniska domowego nie ma tych oczekiwań i będą się rozumieć nawzajem i właśnie będą się wspierać i będziemy o wszystkim mogli rozmawiać i nigdy mnie nie zdradzi nigdy nie zawiedzie zawsze będzie miał miała dla mnie czas nie ma tych oczekiwań owszem przy tym y, pierwszym etapie zakochania i tych mo motylka w brzuchu może się wydawać że to nikt o takie rzeczy nie pyta bo to jest ale potem po jakimś czasie, choć nie wprost, to różne oczekiwania względem małżeństwa są i dobrze sobie zdawać z nich sprawę. Kiedy idziemy do pracy, podejmujemy jakiś zawód, zaczynamy jakąś edukację, też pytamy, co ja z tego będę miał. Często nawet rodzice dzieciom mówią, słuchaj, no ale ten zawód, to gdzie ty będziesz potem pracować? Ten rynek, już byśmy powiedzieli, jest wygasający. Zajmij się może tym, bo to jest nowoczesne, bo to jest przyszłościowe. Zobaczcie, robimy rzeczy, z których w przyszłości mają być korzyści. I dlatego Piotr rozpoczyna pewną przygodę z Panem Jezusem. Porzucił stary biznes, ciągle dochodowy, ale jednak stary, inwestuje w coś nowego. Myśmy wiedzieli, on inwestuje w życie wieczne, stąd to jego pytanie. Nie tylko jego, bo przecież Jan i Jakub też przychodzą do Pana Jezusa, oni czy może ich matka i pytają właśnie, żeby mogli zasiąść po prawej i po lewej stronie Boga w Jego Królestwie. Czyli widzimy te różne oczekiwania apostołów, i popatrzmy na to, że naprawdę są ludźmi z krwi i kości. Z czasem do tego dochodzili, rozumieli i oddawali swoje życie, już nie pytając, co będą z tego mieli. Niech nasze życie też będzie uczciwe, takie, żebyśmy zobaczyli, że może dzisiaj mamy jakieś pretensje czy oczekiwania względem Boga. Dobrze jest sobie je uświadomić, bo jeśli sobie nie uświadomimy, to potem są duże rozczarowania. A się modliłem, a do kościoła chodziłem, a życie Panu Bogu oddałem i poświęciłem. I proszę, są choroby, jest śmierć, jest brak pracy, są trudności. Jeśli nie uświadomimy sobie swoich oczekiwań, tak jak to Piotr, to będziemy mieli wielkie rozczarowania względem Boga. Będziemy czytać tą Ewangelię i złościć się na Piotra, jak Ty mogłeś tak mówić. A za kilka lat sami będziemy rozczarowani, bo choć nie mówiliśmy takich słów prosto do Pana Boga, to właśnie te nasze ciche pretensje, ciche oczekiwania były pod spodem, i potem wszystko runęło jak domek skarb. Piotr jest szczery, taka szczera Zośka taki jest właśnie ten Piotr. Cóż zatem otrzymamy? I otrzymał odpowiedź, a w danym momencie otrzymał życie wieczne, ale wtedy już wiedział, że największym skarbem jest jego. Relacja z Jezusem Chrystusem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.